Witaj w poradniku, dzięki któremu dowiesz się, jak korzystać z funkcji Wi-Fi Direct na telefonie Samsung Galaxy Note 2. Dzięki funkcji Wi-Fi Direct możesz bardzo szybko przesyłać lub synchronizować zdjęcia, filmy oraz inne dane pomiędzy dwoma urządzeniami wyposażonymi w funkcję Wi-Fi Direct. Aby uruchomić funkcję Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk Menu, następnie Ustawienia oraz Wi-Fi. Pojawi się menu Wi-Fi. Teraz włącz sieć Wi-Fi, po czym wybierz Wi-Fi Direct na dole ekranu. Funkcja Wi-Fi Direct jest dostępna tylko przy włączonym Wi-Fi. Telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzeń z dostępną i aktywną funkcją Wi-Fi Direct. Jeśli urządzenie pojawi się na liście, zaznacz je, aby połączyć. Na drugim urządzeniu pojawi się komunikat – zaproszenie do nawiązania połączenia. Żeby się połączyć, użytkownik drugiego urządzenia musi zaakceptować połączenie. Po połączeniu przy nazwie urządzenia pojawi się komunikat „Połączono”. Jeśli użytkownik odrzuci połączenie, na Twoim telefonie pojawi się komunikat „Błąd połączenia”. Jeśli urządzenia zostały połączone, możesz już przesyłać pomiędzy nimi dane. Wróć do menu głównego. Jako przykład prześlemy zdjęcie. Wejdź w aplikację, następnie w galeria i wybierz Image. Odszukaj i zaznacz zdjęcie, które chcesz przesłać, po czym wybierz z górnego menu ikonę dzielenia plików. Pojawi się lista, z której wybierz Wi-Fi Direct. Teraz zaznacz urządzenie z listy, na które chcesz wysłać zdjęcie i wybierz OK. Na drugim urządzeniu w galerii w albumie Share via Wi-Fi pojawi się przesłane zdjęcie. W ten oto prosty sposób nauczyłeś się, jak korzystać z funkcji Wi-Fi Direct na telefonie Samsung Galaxy Note 2. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.